29. czwartkowy obiad organizowany przez firmę Philipiak Milano rozpocznie się już za chwilę. Tym razem w moim drugim domu, czyli w mojej restauracji. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Paweł Filipiak. Jest mi niezmiernie miło wydać w imieniu firmy Philipiak Milano. Spotykamy się po raz 29 już od 7 lat w szczytnym celu na kolejnym obiedzie czwartkowym. Wspieramy tym samym fundację, kiedyś Polską Akcję Humanitarną, w tej chwili głównie Fundację Exanimo, wspierającą Centrum Zdrowia Dziecka. My się przyzwyczailiśmy. Jestem pod wielkim wrażeniem, bo po raz pierwszy spotkaliśmy się w restauracji prowadzonej przez Karola Okrasę. Czyli historia obiadów czwartkowych zatoczyła wielkie koło. Ten pierwszy odbył się na krakowskim przedmieściu w Warszawie, w hotelu Bristol. Tam Karol był wtedy szefem kuchni, ale to było wiele lat temu. Dziś spotykamy się w hotelu Intercontinental w rewelacyjnej restauracji. Oczywiście ci wymyślamy coś nowego. Na dzisiejszy obiad przygotowaliśmy dla gości kilka niespodzianek. Oczywiście mają wynieść wrażenie nie tylko z dyskusji, mam nadzieję, ożywionej, ale również zapamiętać niektóre aromaty i smaki, które staro będę się im przekazać. Skupiamy się na kuchni zdrowej, lekkiej, przyjemnej, ale co najważniejsze dla mnie, smacznej. Na korytarzu i tak. Kiszony ogórek na obiad. Zapraszam swoją córkę zawsze do tego. Mówimy o chorobach rzadkich wtedy, kiedy dotykają one mniej niż 5 na 10 tysięcy mieszkańców. Takich chorób już zidentyfikowano wiele tysięcy, szacuje się, że około 7 tysięcy. I są to bardzo różnorodne choroby, nie obejmują jednej grupy zaburzeń. Są to głównie choroby genetycznie uwarunkowane, ale w tym zaburzenia wrodzone metabolizmu, w tym choroby z autoimmunizacji, w tym choroby endokrynologicznej. To badania prenatalne dzieciaka, czyli diagnostyki i leczenie. Rozmawialiśmy o chorobach rzadkich, rozmawialiśmy o tym, jaką dietę stosuje się w takim przypadku, jak można takim osobom pomóc i o tym, że choroby rzadkie wcale takie rzadkie w Polsce nie są. Natomiast może poprzez to, że nie chcemy rozmawiać o złych rzeczach, że udajemy, że tego nie widzimy, ci ludzie mają naprawdę poważny problem. Dobra dieta, dobrze przyrządzone danie, dobrze dobrane składniki i dobrze przygotowane potrafią zmienić ich życie. Także o tym też warto było rozmawiać. Tak, lepszy jest lekarz, bardzo dziękujemy firmie Philipiak Milano za zainteresowanie naszym problemem chorób rzadkich i zorganizowanie tego obiadu czwartkowego. Mamy nadzieję, że takie spotkania doprowadzą do większej wiedzy na temat chorób rzadkich, jak również do tego, że choroby rzadkie staną się priorytetem państwa i chorzy na choroby rzadkie uzyskają stosowne leczenie kompleksowe.